Oho! Kuncia będzie testować. Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was w moim kolejnym filmiku. Wczoraj sobie zakupiłam tak zwanego motylka. To się nazywa... No, jak to się nazywa? Nie wiem. No, taka, wiecie, elektryczne... Prądem. Napinanie mięśni. Trzepie prądem. Tak, trzepie prądem. My kiedyś... O Jezu, 20 lat temu to mieliśmy, nie? Kiedyś w takim chińskim centrum kupiliśmy. To tak trzepało prądem, że nie dało się wytrzymać. Mam nadzieję, że przez te 20 lat technika się zmieniła. No i da się wytrzymać, bo na pewno takie napinanie mięśni coś pomaga, takie 3 razy w tygodniu. Tu mamy w zestawie takie coś chyba na brzuch i to chyba jest na łapki albo na uda, tak? Tak wygląda. Nie mam pojęcia. Tak wygląda. Zobaczcie. Tu mamy jakby na brzuch część, a tu takie 2 motylki na łapki albo właśnie, tak, wymiary opasek, wymiary opasek. Zobaczymy. Otwieramy, zobaczymy, na pewno będzie trzeba baterię. Chyba, że będzie trzeba to naładować i trzeba prysznie z naszym testowaniem dzisiejszym. Jestem tak ciekawa. Sobcio mnie tu nastraszył. No bo ja pamiętam, jak kiedyś mieliśmy, że człowiek się bał założyć, bo tak prądem tłukło. Co to jest? Pewnie takie, paralizatory takie. Pewnie takie baterie wchodzą. Jakie tu baterie? Paluszki małe. 2 pewnie. No. Dobra. Na razie założymy sobie na brzuch. Nie będziemy 10 odpalać. Zakładamy dużą część. Bierzemy paluszki. Mam paluszki 2. Wąsy łysego. No tak. No tak. Jak wąsy łysego. Tak jakbyśmy mieli. Wkładamy. No ja bym się bał to założyć. No weź. A jeszcze włączysz. Co weź? To ty miałeś testować, a nie ja. A ja nie mówię, no weź, nie strasz mnie pod tym kątem. Oj, uważaj, cię prąd złapie. Tu już złapie? Ja nie wiem, się świeci. Dobra, i jak to się zakłada? Oczywiście... On rec? Nagrywać można? Nie, dek. Oczywiście... Kundzia jak majsterek nie czyta instrukcji. Widzisz, jest mądrzejsza jak instrukcja. Strach dotknąć nam pod spodem. Wyciągamy. Jak to się wyłącza? A, tym. Wyciągamy. Jak to przyklejali? Dobra, teraz jest włączone. Uwaga. Nie łapię. Co ty? No bo znowu włączyłem. Złapało cię? Nie, ale wystraszyłem się, że mnie prądzi. Straszysz. Dobra. Czyli tymi wąsami do góry. Ja nie wiem, czy takie coś jest w ogóle bezpieczne, żeby takie używać. A jak ci serce stanie? Albo co? Nie no, kurde, sprzedałem to w sklepie. Wódkę też sprzedają. A ja zanim to odkleję, to mi się trochę... Tu się przykleja? A gdzie? O Jezu, klei się wszędzie. A tu można sześciopak zrobić. No, zobacz, przyklejam sobie, już mam sześciopak. A ja mam największy pro... O, jakie to zimne! O, ja już mam sześciopak. O. Nie wiem, czy w dobrą stronę to założyłaś. O Jezu, źle przykleiłam. Widzisz, tu mam taką zmarszczkę. To jednorazowe, raz przyklejesz, a później już nie przykleisz. Nie, wkładasz do tej, na tą przyklejasz i to ten, tak jak te staniki takie są. To się przykleja przez jakiś czas. No, więc o, pokaż. Daj, założymy. Jezu, ja już się boję. Teraz żeś... Ten działał? Normalnie bym się nie bała. Nie, to nie tu ten. Tu wczepiasz. Ten. Ten działał? Ten był ciężki. Bo... Najpierw mogłaś to wczepić. Jak teraz? No teraz nie ma jak wciśnie, bo wciśniesz, włączysz ją. Musisz pod spód palucha stracić. Zerwiesz szybko w razie czego? Nie wiem. Mogłam to małe założyć. A jak się sparalizujesz, nie będziesz mogła się ruszyć? To ty mi zerwij. Ta i mnie sparaliżuje. Jezu. To nie można tego tak odkleić. No bo najpierw trzeba było przyczepić to. Boję się teraz, w ogóle się tego nie bałam, przez ciebie się boję. To ty zawsze tak nakręcisz atmosferę. No nie pamiętasz, jak coś kiedyś... No ale wytrzymałeś w tym wtedy. W chińskim centrum. A jak to... Ja nie zakładałem tam tego w ogóle. Raz mi prąd strzelił i nie zakładałem. Tak? Urna mać. No włącz, zerwiesz leczego.
Zrywaj, dlaczego jak ja będę się da... Jezu. Odejdź. Nie wiem. Działa coś? Co? Nie, no tu masz coś. Nie dotykaj mnie, bo prąd przez ciebie pójdzie. Nie działa. Działa. O! Tak, to dawaj najmocniejszy. No dawaj. Bo delikatnie. Program. Trójka. Dawaj na czwórkę. Działa? Na czwórkę, dawaj. Działa, ale słabo. Działa? Działa, ale słabo. Bierz mocniejszy. No nie da się mocniej. Jest. Ale fajnie. Super działa. A nie widać w ogóle, że ci się mięśnie napinają. Czuję mrowienie, ale to chyba jest za słabe. Nie no, podklejało tu się. O. Nie, tam to powinno się napinać mięsień tak. A tobie się nic nie rusza. Rusza się, może ja to czuję. Nie działa. A może tu program. Tu trzeba trzepnąć. No mocniej się zapaliło, widzisz? No i zgasło. A, bo teraz się wyłączyło. Może baterie się wyczerpały. O, mocniej, no. Czuć. Widzisz? Ja nie widzę. Nie widać tego, ale ja czuję, mocniej jest. Fajne to. Ale to chyba nic nie da. Mocniej, no. Jeszcze mocniej? Tak, jest mocniej. O, mocno. Teraz już trzepie. Ale nie rusza się brzuch. O. Dla mnie to... Co się stało? Dziwnie działa. Wyłączyłaś. Może, weź mi włącz to na mocno. Ja nie wiem, to działa, weź instrukcję. Tu brałeś! Tym powiększałeś. No, jest coraz mocniej. Jest coraz mocniej. O Jezu, jak teraz mocno! Nie rób. Nie widzisz mojego brzucha? Nie. No zobacz. To nie ja robię te ruchy. Płód się rusza. Chyba u ciebie. Majster gada, że wolałby sobie poćwiczyć, a jakoś nie ćwiczy. Ja tu sobie zrobiłam w domu mini siłownię i zamierzam troszeczkę... Lucy! I zamierzam troszeczkę przed wiosną, przed wakacjami poćwiczyć. Nie dla schudnięcia, a dla lepszego samopoczucia. Chodzę sobie na zumbę, będę ćwiczyła sobie w domku i będzie git. I jeszcze to... Fuh! Taka będę szprycha do wakacji, że ho, ho, ho. Zobaczcie, tu moje zakupy. Kupiłam sobie takie koło, które się ugina i możemy sobie nim ćwiczyć. Ja sobie z nim ćwiczę, przysiadę. I kupiłam sobie też gumę i z gumą też sobie ćwiczę nogi i łapki. A więc jeszcze trochę i Stasiek będzie się mnie bał, bo będę miała takie mięśnie. No. A więc z czystym sumieniem mogę polecić pas, bo nie ma się czego bać, sobie mnie bardziej nastraszył. Naprawdę cały czas go czuję, cały czas mi trzepie. Możesz polecić, jak coś będziesz miał jakieś efekty, a nie... Nie, mogę polecić, że nie ma się co bać. Pas kosztował 40 zł. Naprawdę to nie jest wielka cena i można sobie wypróbować. A z tego, co tak jak mówię, pamiętam ten pas sprzed 20 lat z chińskiego centrum, on naprawdę trzepał. To... Nic nie boli. No czuję teraz coraz bardziej ten brzuch, jednak z każdą chwilą tego masowania, no to on jest bardziej taki odczuwalny, ale da się wytrzymać. Wydaje mi się, że takie 15-20 minut dziennie to spokojnie, tylko trzeba do takiego urządzenia mieć akumulatorki. Oczywiście włosy, nie patrzcie, że mam takie, jakie mam, ale sobie zrobiłam olejowanie. Ja raz na jakiś czas właśnie sobie olejuję włosy. Zrobiłam sobie olejowanie. Oczyściłam sobie dzisiaj porządnie twarz, bo jednak w sobotę mam więcej czasu, żeby tak o siebie zadbać. W tygodniu nie mam czasu, a miałam tak suchą skórę, że to głowa mała. Zobaczcie, jeszcze założyłam sobie na łapkę. W ogóle nie ruszam ręką. Zobaczcie, jak to działa. No mówię wam, że będę tutaj umięśniona, że ho, ho. No trzepię prądem ostro, zobaczymy, czy będą tego efekty. Jestem bardzo ciekawa. Idź!
ćwiczymy, i ćwiczymy, proszę bardzo. Do następnego, pa, pa.